Komisja Europejska szykuje rozwiązania na wypadek braku kompromisu w sprawie nowego budżetu i mechanizmu praworządności. Bruksela chce uruchomić fundusz odbudowy po pandemii z pominięciem Polski i Węgier. Ten pomysł narusza jednak unijne traktaty i dodatkowo obciąża państwa członkowskie. Polska nie ulegnie naciskom i nie zgodzi się na powiązanie unijnych środków z mechanizmem praworządności, zapewnia premier Mateusz Morawiecki. Gdybyśmy się zgodzili na taki zapis, to za rok, za dwa, każdy kraj mógłby pod pretekstem w sposób arbitralny i zupełnie dowolny być zaatakowany w skuteczny sposób i mogłyby jemu być zabrane środki. Rząd wciąż liczy na kompromis, dodaje wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Opowiadamy się po pierwsze za tym, żeby trzymać się traktatów, a po drugie opowiadamy się za tym, żeby trzymać się konkluzji Rady Europejskiej z lipca. Najbliższą okazją do rozmów przywódców państw członkowskich będzie szczyt planowany na 10 i 11 grudnia. Dziś wicepremier Jarosław Gowin spotkał się z kilkoma komisarzami, z którymi dyskutował na temat budżetu. Działania rządu wciąż krytykuje opozycja. Za zawetowanie dobrego budżetu powinien grozić Trybunał Stanu. Przewodniczący PO Borys Budka żąda debaty w parlamencie o skutkach weta premiera. Według wiceprezesa PSL-u Dariusza Klimczaka po zawetowaniu budżetu premier będzie musiał podać się do dymisji. Wytłumaczyć polskim przedsiębiorcom, samorządom i innym beneficjentom, dlaczego nie mogą aplikować po pieniądze, które potrzebne są dla ich rozwoju, to już jest trudniejsze. W przypadku braku kompromisu od przyszłego roku obowiązywać będzie prowizorium. Unia Europejska co miesiąc będzie wydawać maksymalnie 1/12 budżetu z poprzedniego roku. Nie będzie jednak dodatkowych funduszy, zauważa dr Marcin Kędzierski. Nie wszystkie pieniądze będzie można uruchomić, dlatego że część środków, na przykład z zakresu wspólnej polityki rolnej, jest uzależniona od przyjęcia budżetu. Komisja Europejska może też próbować stworzyć fundusz odbudowy na mocy traktatu międzynarodowego. Jednak pożyczka zaciągnięta w tej formie zwiększyłaby indywidualne zadłużenie poszczególnych krajów członkowskich. To nie są pieniądze, które są żywym pieniądzem. To są możliwości zaciągnięcia kredytów. Wskazuje dr Leszek Pietrzak, środki na fundusz będą pozyskiwane przez Komisję Europejską z emisji obligacji, które mają wykupić instytucje finansowe. Wizja spłaty wspólnego kredytu już teraz budzi wątpliwości państw, zauważa europoseł PiS Bogdan Rzońca. Holendrzy, Szwedzi, Austriacy mówią, że oni będą dużo płacić, a mało z tego uzyskają. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen sugeruje, że gdyby nie doszło do kompromisu, powstanie fundusz dla 25 państw członkowskich z pominięciem Polski i Węgier. Takie rozwiązanie jest wbrew unijnym zasadom, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Wzmocniona współpraca jest zarezerwowana dla określonych celów oraz nie może wpływać na inne państwa, na przykład na jednolity rynek. Tego typu zasady byłyby w tym wypadku naruszone. Pomysł komisji naruszyłby ponadto kilka artykułów unijnych traktatów, dodaje poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca. W tych artykułach właśnie jest mowa o tym, że wszystkie kraje muszą solidarnie, solennie funkcjonować, jak chodzi o sprawy budżetowe, i żaden wyłom nie może tych artykułów naruszać. Komisja Europejska może też próbować stworzyć fundusz odbudowy na mocy traktatu międzynarodowego. Jednak pożyczka zaciągnięta w tej formie zwiększyłaby indywidualne zadłużenie poszczególnych krajów członkowskich.